Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program AS Wywiadu. Dziś jesteśmy w kawiarni Loża w Krakowie, Sukiennice obok, Kościół Mariacki jest pięknie, jest z nami prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, Ryszard Niemiec, także dziennikarz, kiedyś koszykarz, dużo tego było. Było, no ale to nie moment do życiorysowej chwalby, broń Panie Boże. Jesteśmy skromni jak wszyscy krakowianie. To prawda. Panu się jeszcze chce? Tak, i to bardzo. Dla mnie to jest właściwie ukoronowanie małopolskiego cudu futbolowego, gdzie piłka małych miast, a nawet wsi, Widenie Ciecza, wkracza na salony wielkiego futbolu, który w naszym przekonaniu wciąż, jako stereotyp, zarezerwowany jest dla futbolu metropolitarnego, dla metropolitarnych miast. A my tu, za moim przyzwoleniem i za moją stymulacją, robimy na przekór temu stereotypowi. Limanowa, Niepołomice, Nieciecza, Stróże, no bo o tych uznanych firmach jak już Sandecja, Krakowia, Wisła, to nie ma co wspominać. O Krakowie i Wiśle jeszcze porozmawiamy. O panu się mówi w Warszawie, że pan jest tutaj w Krakowie niezniszczalny. Pan się podpisze pod taką tezą? Nie, to żeby być bardziej autoironicznym, to można powiedzieć niezatapialny. Bo właśnie minęło 20 lat, jak w tym mieście, gdzie tak wiele potu wylałem na parkietach koszykarskich, przyszło mi być człowiekiem wypożyczonym początkowo na krótko, a okazuje się na 20 lat do posługi futbolowej. Bratnia dyscyplina, ale pierwsza moja. Zaczynałem jako piłkarz Polonii Przemyśl i przypomniałem sobie po wielu, wielu latach, że ta dyscyplina rządzi masową wyobraźnią. Do mojej wyobraźni też dotarła. Może nieco późno, ale w związku z tym jest jak jest. Pan się obraża na stwierdzenie, że jest pan przykładem na to, że tak zwany beton w polskiej piłce ciągle jest i ma się dobrze? Właściwie ja nigdy nie przyjąłem do wiadomości, albowiem siebie znam najlepiej. Moje poglądy można znaleźć w moich książkach. Moje doraźne oceny rzeczywistości futbolowej można znaleźć co tydzień w felietonach sportu, w Gazecie Krakowskiej, na portalu Sportowe Tempo. Można przeczytać moje poglądy na świat w Życiu Przemyskim, gdzie piszę felieton ogólnospołeczny. W każdym razie ktokolwiek by chciał pochylić się i wyprowadzić wniosek, że ma do czynienia z autorem, którego wyobraźnia tworzy podejrzenie o strunobeton bądź jakieś archaiczne poglądy na rolę sportu, mechanizmy w piłce i tak dalej, i tak dalej. Jeśli byśmy sprowadzili do pojęcie betonu, do czasu trwania społecznej posługi, to jak może tak, ale kiedyś sobie policzyłem, 20 lat pracy dla poniekąd dobra piłki, bez gratyfikacji, bez grosza, a raczej należy od czasu do czasu dołożyć do tej pasji, to jest około 1 000 000 złotych. Gdybym tylko 2,5 tysiąca sobie zażyczył, jak wielu moich kolegów, którzy roszczą sobie aspiracje do tego, aby być tylko przez metrykalny wzgląd kandydatem do antybetonu, czy do reformatorskiej formacji, etc., etc. Ja jestem zdania, że za każdą pracę należne są pieniądze. Pan uważa inaczej? Nie, nie. Wie pan, wbrew powszechnym mniemaniom, sport jest dziedziną ciągle z obszaru ludyczno-zabawowego. W związku z tym liczenie na to, że on zostanie do spodu, do ostatnich ognik w strukturach sprofesjonalizowany, jest po prostu iluzją. W polskiej piłce działa
kilkadziesiąt tysięcy społeczników, wolontariuszy, takich na przykład, który mecz trampkarzy z jednego końca Krakowa drużyną przeprowadzają młodych tramwajem, dają im bilety, dają im wodę sodową do napicia. Ktoś to musi robić, ale za to pieniędzy nie możemy płacić. W żadnym przypadku nie stać tego kraju na tym szczeblu rozwoju gospodarczego, żeby profesjonalizować zarządzanie sportem. Mhm. Jest wielu kolegów w Polsce, którzy nie etatowo pracują. Antkowiak w Wielkopolskim Związku, Nowak w Kujawsko-Pomorskim Związku, Bednarek Zachodniopomorskim Związku, etc., etc. Jest mniej więcej 50-50. Mhm. A jak Boniek mówił, wejdę panu w słowo, że on nie będzie brał pieniędzy. Co pan sobie wtedy myślał, że to jest okej? Myślę, że doświadczenia poprzednika, mianowicie prezesa Laty, z jego oszałamiającą kwotą 50 tysięcy złotych gratyfikacji miesięcznej, budziło w środowisku gniew. Po prostu gniew. Tak samo jak dwutysięczne ekwiwalenty za posiedzenie zarządu w poprzednim rozdaniu budziło święte oburzenie w środowisku. To gdyby ktoś miał jakiś pomiar, to on był po prostu gargantuiczny. Ale pański współpracownik Zbigniew Flach obstawał za tym, żeby były tak, takie pieniądze. I po prostu moralnie za to ciężko zapłacił, bo w nowym rozdaniu nie dostał zaufania jako mój zastępca, wiceprezes, i był przedmiotem dosyć ostrych pretensji ze strony najbliższych nam kolegów z kręgów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. To nie te jego postawa tam, to znaczy poparcie wniosku, najpierw my Grzegorzowi Lato zafundujemy garzę 50-tysięczną, a w rewanżu on się nam odpłaci 2000 dietą za posiedzenie zarządu. To zmiotło poprzednią ekipę. Głównie to. Ale dzisiaj też płacą za posiedzenie zarządu. Tak. Pan mnie uświadamia jako pierwszy. Dziękuję panu za wskazanie tropu. Nie zmarnuję okazji, żeby przeciwstawić się i to ostro przy każdej okazji. Nie ma płacenia. Polska piłka cierpi na niedostatek środków materialnych. Budżety klubów na tle europejskich standardów są dalece za niskie. O piłce amatorskiej nawet nie mówię, bo to jest po prostu pejzaż biedy i jałmużny. W związku z tym każde życie, przejaw życia ponad stan na szczeblu centralnym po prostu budzi oburzenie. Zbigniew Flach mówił, że te 2000 zł czy 1800 zł to po to, żeby było na PKP o 5.53, bo o tej godzinie jeździ, i na kawę. Tym bardziej oburzające wydaje się takie tłumaczenie, prawda? Ja nie piję kawy za 1800 zł, nie wiem, czy pan pije. Argument, nie, my w redakcji składamy się po 30 zł. Mhm. Także możemy dowolną ilość razy podejść do aparatu i utoczyć sobie kawę w dowolnej kategorii. No, dowolnej jak dowolnej, ale dwóch. Myślę, że rozczulanie się nad sobą o wczesnym wstawaniu jest po prostu rozczulające, ale w sposób po prostu skrajnie negatywny. Nie ma przymusu pracy społecznej w jakiejkolwiek dziedzinie, a tym bardziej takiej, która wymaga albo przejawu pewnej pozytywnej choroby umysłowej, albo po prostu pasji, która daje satysfakcję bez względu na koszta, jakie się ponosi. No tak, tylko że ja mówię, raczej wie pan o granicach tej pieniędzy, bo ja uważam, że za każdą pracę pieniądze się należą. Pytanie jakie? 1800 zł za jedno posiedzenie zarządu, jest to niemoralne. Mówimy o PZPN-ie dzisiejszym. Co pan sądzi o nowych władzach, nowych starych władzach, bo już takie nowe nie są. 26 października minęło trochę czasu. Wiemy, że pan stawia bardziej na Edwarda Potoka. To płomienne przemówienie Edwarda Potoka, płomienne w cudzysłowie, pan mu
pan mu napisał. Jak to było z tym przemówieniem właśnie? Myślę, ono było słabe, czy słabo przeczytane? Ja od czasu do czasu go odczytuję, bo je mam w komputerze. Mhm. I myślę, że Edek Potok kompletnie zlekceważył. W ogóle nie wziął pod uwagę różnicę stylów między nami. I gdyby był się przygotował w postaci wczesnego potrenowania nad tekstem, efekt byłby zupełnie inny. A on, biedny, został zaskoczony co drugim wersie jakimś pojęciem niekoniecznie z polszczyzny wziętym i to go po prostu paraliżowało i końcowy skutek tego był diametralnie różny od zamierzonego. Ale tekst jest w każdej chwili do opublikowania, w każdej chwili do zweryfikowania. Ale on tego wcześniej nie czytał, czy jak to było? No nie wiem, zapewne nie. Bo tak dukał jak dziecko w pierwszej klasie. Zapewne nie. Miał sporo pracy. Ale wracajmy do mojej oceny. Zbyszek Boniek, jako oblubieniec mediów, jako człowiek, który ma powszechną aprobatę opinii publicznej, ma niesłychanie duże szanse, żeby przeprowadzić modernizację struktur polskiego futbolu, tylko niestety zabiera się do realizowania tej szansy dosyć autorytarnie i w sposób, powiedziałbym, no, rzemieślniczy, nie artystyczny. Komu potrzebny jest numerus clausus dla świata polityki, przedstawicieli świata polityki? Co ma na celu zapis, który wyklucza posłów, senatorów, europosłów, ministrów, szefów centralnych urzędów ogólnopolskich? Komu to służy? My mamy w Polsce jako środowisko piłkarskie pokazywać jakieś elementy lekceważenia praw konstytucyjnych, swobód obywatelskich? A co pan sądzi o składzie personalnym? Niekoniecznie zarządu, ale też zarządu i w ogóle, przepraszam, władz PZPN-u. Jak pan słucha wypowiedzi, nie wiem, Romana Koseckiego, to co pan sobie myśli? Albo czyta o jego zachowaniu podczas meczu jego drużyny Kosy Konstancin? Zna pan sprawę? Znam sprawę, ale odcinam się od powszechnej reakcji potępienia, bo zgłębiłem sprawę i jeśli ten młody sędzia, akurat pochodzący z Piaseczna i sędziujący spotkanie poniekąd derbowe, w sposób ostentacyjny krzywdzi drużynę gospodarzy, podobno prezes Kosecki nie wyrwał mu na siłę gwizdka z buzi, tylko mu wyperswadował, że lepiej będzie dla jego dobra, bo wzburzenie rodziców drużyny konstancińskiej było tak duże, że groziło jakimiś incydentami. No ale Roman Kosecki... Bardziej chodzi mi o to, że styl tego zachowania był żenujący, bo jeżeli prawdą jest, co opisuje portal Weszło.com, że poseł na Sejm RP, wiceprezes PZPN-u, firmowanego twarzą Zbigniewa Bońka, mówi spierdaj do młodego człowieka przy młodych ludziach, oddawaj ten gwizdek i wypierdaj, to moim zdaniem kłóci się to trochę z tym, co było obiecywane. Nie wiem, jak pan uważa. Nie sprowokuje mnie pan do aprobaty tego typu zachowania i tego słownictwa. To jest pożałowania godne. Natomiast myślę, że... Trochę mi to, wie pan, czemu o tym mówię, bo trochę mi to przypomina zachowanie z poprzedniej epoki, z epoki Grzegorza Laty i jego ludzi. Tak mi się wydaje. Tam był taki styl wypowiedzi, tam było lekceważenie innych. Znaczy takie szwarne słownictwo i taki naturalizm leksykalny jest z oczywistych powodów do skasowania i nigdy się nie powinien powtórzyć, zwłaszcza w środowisku na styku z nastolatkami. My sobie możemy we własnym gronie wiele obscenicznych wyrazów w dialogach użyć, ale nigdy wtedy, kiedy mamy przy sobie młodzież. Piłka nożna, niektórzy o tym zapomnieli w kursie ku profesjonalizacji, wciąż pozostaje najważniejszym elementem i miejscem wychowania młodych ludzi w tym kraju i nie tylko w tym kraju. O tym zapominamy.
wnioski się narzucają same. Mój komentarz tu niewiele wniesie. Czyli podsumowując rozmowę o PZPN-ie, zmieniło się na lepsze, jak rozumiem, od czasu Grzegorza Laty. Znaczy, bo pan kiedyś powiedział, Grzegorz Lato zrobił kolosalny postęp intelektualny przed wyborami w 2008 roku. Czy naprawdę? Nie mam specjalnego instrumentu, który by badał postępy albo degradację. Pańska wypowiedź. Tak? Tak. Że zrobił postęp, tak? Nie zdajecie sobie sprawy, jak kolosalny postęp intelektualny zrobił Lato. Tak, to jest pańska wypowiedź? Ale punkt odniesienia... 74, tak? Dotyczy czasów zawodniczych, kiedy jako początkujący dziennikarz musiałem toczyć batalie, które miały odwrócić od Grzegorza Laty epitety rozlegające się na przestrzeni publicznej, w mediach, no, przykro to powiedzieć, ale warszawskiej. Mhm. Tak było. Jeździec bez głowy, powiatowy as, gwiazda z Puszczy Sandomierskiej. Tego typu epitety były. A że Grzegorz Lato w szczycie swojej kariery był jednym z najgłośniejszych akustycznie szczekaczy na dziennikarzy w samolocie, który wiózł reprezentację na mecz bodajże do Kopenhagi, to jest ten punkt wyjścia. Dziś jest to stateczny, starszy pan, pełen refleksji, przemyśleń, a że nigdy nie był retorem, to przepraszam bardzo, ja powiedziałem kiedyś, my nie wybieramy prezesa Polskiej Akademii Nauk. My wybieramy prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Okej. Co będzie z krakowską piłką, z Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej w najbliższym sezonie i co jest teraz? Pytam o to, przepraszam, już po awansie Krakowi. Właśnie, dla pana awansie zagadkowym? Pan sobie stawia tam znak zapytania? Ja stawiam sobie znak zapytania przede wszystkim, dlaczego nie został zrealizowany plan awansu do Ekstraklasy dwóch małopolskich drużyn, Nieciecze i Krakowi. Mhm. I jeśli chodzi o zagadkowość awansu Pasiaków do Ekstraklasy, to rzecz dotyczy przede wszystkim dwóch rzutów karnych podyktowanych przez Siejewicza w meczu z Miedzią. Ja w przeszłości swojej byłem świadkiem dwóch karnych podyktowanych w meczu ligowym, który miał ratować Stal Rzeszów w meczu z Wisłą. I te dwa karne zostały podyktowane, ale te oba karne zostały przestrzelone, bo było drugie dno całej sprawy, mianowicie egzekutorzy w postaci Jasia Domarskiego i bodajże Ryśka Dudy, Stalowców, poszły nad poprzeczkę i daleko obok słupka. Więc kiedy następują szybkie dwa karne, w mojej świadomości zapala się czerwony światło. Według pańskiej oceny, bo pewnie wiedzy stuprocentowej tak pan jak i ja nie mamy, korupcja już wróciła do polskiej piłki, czy dopiero lada moment wróci? Drugie rozwiązanie wybrałbym, dlatego że parę miesięcy temu napisałem i kiedy się spotkamy za jakiś czas, pan może ten cytat wyciągnąć i powiedzieć, tak, pan wieszczył, że łuby hydry zostały obcięte, ale ona ma tę właściwość, że lubią jej głowy odrastać. Mhm. Ja wiem, że to jest metaforyczne ujęcie kwestii, ale szczerzonego Pan Bóg szczerze. Jaka jest przyszłość Ryszarda Niemca w pięknym, słonecznym Krakowie? Myślę, że jak dzisiejsza pogoda, świetlana. Jestem całkowicie w dobrym humorze. Moje utrudzenie w tej społecznej robocie przynosi spore efekty, a myślę, że do końca kadencji w związku mam 3 lata i moje marzenie, mianowicie 4 drużyny
z Małopolski w Ekstraklasie, a więc powtórka z roku 1932 albo 1948, jest wciąż przed nami, jest do zrealizowania. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękuję za poświęcenie mojej skromnej osoby tylu minut dobrym programem. Pan będzie jeszcze długo prezesem? Wracając do mojego poprzedniego pytania. Znaczy, do końca świata, czy jak to jest? Dostrzegam ironię oczywiście w pańskim pytaniu, ale doceniam też klamrę stylistyczną. Zaczęliśmy i powinniśmy skończyć do tego. Proszę pana, wszystko zależy od zdrowia. W tej chwili zdrowie jest na wysokim poziomie psychiczne i fizyczne. Zeszłego roku skoczyłem 1,60 m na bosaka zwyż. To jest wynik lepszy, aniżeli jako, jak się to w lekkoatletyce nazywało? Ja tyle otyczne nawet nie skaczę. Nie także. Kadet, nie junior, tylko młodzik. Jako wicemistrz okręgu młodzików w wieku 15 lat, wtedy skoczyłem 1,55 m. Także wszystko jest pod kontrolą, ale też w rękach opatrzności. Zdrowie w moim wieku może gwałtownie się załamać z dnia na dzień. Nikt nie wie. Życzymy zdrowia w takim razie. Dziękuję. Ale dam znać, jeśli postanowię zwolnić miejsce moim kolegom młodszym. Pewnie tak. Byłoby dobrze kiedyś. Byłoby dobrze, niewątpliwie, tylko jeśli jak przychodzi na halę Wisły 700 delegatów i ma miejsce, że się tak wyrażę, na stojąco owacja i żaden kandydat nawet się nie chce wychylić z kąta. Wygrałem już z wiceministrem skarbu, Janem Kubikiem, który konkurował w roku 2000 bodajże równym. Wygrałem z senatorem PSL-u Józefem Sztorcem w roku 2004 miażdżącą większością. Musiałby się pojawić ktoś wysokiej rangi, żeby ze mną wygrał. Tu ja jestem mocny na swoim boisku. A takiego nie widać, także tutaj, na rynku. Dlaczego nie widać? Jest działacz, były bramkarz, poseł Gowin na przykład, może będzie chciał sobie zrobić antrak od polityki i być w obiegu, zyskać nowe soki do dalszej działalności. Z przyjemnością bym mu oddał ster. To już widzę, to sterowanie. Powrót do dawnych czasów będzie. Konserwatyzm, pełen konserwatyzm. Krakowski konserwatyzm. To jest pojęcie historyczno-polityczne, bardzo pozytywne i dziś do zaakceptowania w pełni. I w futbolu nie ma mowy o in vitro. Dziękuję za rozmowę. Nie ma. Dziękuję za rozmowę. Kończymy. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Ryszard Niemiec, dziennikarz, kiedyś koszykarz, prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, był moim i Państwa gościem.